takie spotkanie z kawą i z wami w kawiarni. Chcę się podzielić pewną refleksją dotyczącą wyższej jaźni, serca i umysłu, czyli starym jakby zwyczajem w podobnej tematyce, ale tutaj chcę dodać pewien istotny aspekt i nawet powiedziałabym, ten filmik będzie świadczył o tym, że moje własne refleksje ewoluują i nie do końca myślę już w taki sposób, jak myślałam wcześniej. Więc będzie to swojego rodzaju przełomowy moment na tym kanale. Podsumowując pewne doświadczenia, właśnie jakby wyciągając na powierzchnię pewne refleksje związane z tymi doświadczeniami, dochodzę do wniosku, że my się wybudzamy z różnych przestrzeni, w które wierzyliśmy, i coraz bardziej ten obraz naszego postrzegania się rozszerza. I powiem wam, do czego mnie to zaprowadziło, do jakich wniosków. Zauważam, że na początku w ogóle pojawiło się, tak bym mogła to określić teraz po czasie, właśnie umysł podobno jest, tak jak mówi Baszar, umysł jest świetny jak gdyby w podsumowaniach. On to mówi jakimiś innymi słowami, ale generalnie chodzi o to, że tak jakby jak się już coś wydarzy, żeby zobaczyć to, ale nie jest dobry w podejmowaniu decyzji. Więc jakby wykorzystuje tą zdolność umysłu teraz, żeby podsumować pewne rzeczy. I zauważam coś takiego, że na początku w ogóle my wybudzamy się z przestrzeni umysłu poprzez zakwestionowanie w ogóle tego, w co do tej pory wierzyliśmy. To jest taki pierwszy krok, że zaczynamy się orientować, że rzeczy nie muszą wyglądać tak, jak nam się wydawało przez bardzo długi czas, że muszą. Czyli, że my nie musimy żyć w taki sposób, jak do tej pory żyliśmy, że wcale może nie jest tak, jak myśleliśmy, że jest odnośnie naszego życia, czyli na przykład, że coś musimy, a czegoś nie możemy i tak dalej. Więc to jest ten pierwszy krok. Zaczynamy się orientować, że to, co nam powiedziano, wcale nie musi być prawdą. I powiem wam szczerze, że kiedy ja przechodziłam ten pierwszy krok, to bardzo szybko pojawiło się, no bo my generalnie wszyscy szukamy jak gdyby przewodnictwa, czyli chcemy wiedzieć, co jest prawdą. Szukamy tej prawdy instynktownie, intuicyjnie. Więc przychodzi wtedy taki etap, że myślimy sobie, ok, trzeba ufać w takim razie sercu. Jak nie umysłowi, no to szukamy jak gdyby tego zastępczego pierwiastka, który będzie już taki wiarygodny. Więc drugim etapem jest ufanie sercu, że ufajmy wszyscy sercu, bo serce wie, bo serce nas zaprowadzi w dobre miejsce. I to jest dobra droga, bo to jest kolejny etap. Ale powiem wam szczerze, że dochodzę do takiego wniosku, że serce i umysł to nie do końca jest też to wszystko. Znaczy, to serce jakby to nie jest ten etap końcowy, że serce, owszem, ono widzi dużo więcej od umysłu, mnóstwo rzeczy, których nie dostrzega umysł i jest, tak naprawdę jest blisko Boga, bo tak, bo serce jest blisko naszej wyższej jaźni. Ono jest taką bramą do wyższej jaźni. Ale to też nie jest wszystko, bo serce ma też swoje, że tak powiem, limity. I tak jak umysł jest w ogóle ślepy, porusza się tylko po wydeptanych ścieżkach, różnego rodzaju szynach, tak serce jest otwarte. Serce ma dostęp do wielu wariantów, czuje dużo więcej. Właściwie ono w ogóle czuje, bo umysł nic nie czuje. Ale jest bramą tak naprawdę do wyższej jaźni. I w Biblii jest takie zdanie, że sercem potrafi być zwodnicze. I ja temu bardzo zaprzeczałam. Ja tego nie chciałam przyjmować, bo ufałam bardzo swojemu sercu. Tak jakby był to ten drugi etap. Najpierw ufamy umysłowi. Ja potem jakby zaufałam temu sercu. I będąc na tej drodze, doświadczyłam też, że tak powiem, bardzo dużego wstrząsu przez pewne wydarzenia. I mogę powiedzieć, że wtedy może nam się rozsypać świat. I tak doszłam do wniosku, że to dlatego właśnie, że okazuje się, że to, w czym znowu pokładaliśmy nadzieję, tak jak ten pierwszy nasz świat umysłu rozsypuje się, kiedy przestajemy wierzyć umysłowi,
tak ten drugi świat, który wydawał nam się już taki wiarygodny, też się rozsypuje, bo okazuje się, że ufając temu sercu, tak jakby niekoniecznie poszliśmy, niekoniecznie jak gdyby już wszystko było tak dobrze, jak myśleliśmy, że będzie. Powiem wam jedną rzecz. Jeżeli chodzi o naturę serca. Serce jest blisko Boga, serce jest blisko Stwórcy, serce jest blisko wyższej jaźni, bo ono czuje. Ono jest bramą, przez którą możemy wejść, żeby w ogóle zrozumieć, że czucie jest naszym tak jakby drogowskazem, ale jeszcze jest taka wyższa komnata, właściwie powiedziałabym wyższy taki tunel, który prowadzi wyżej. Jak się wejdzie w to serce, to jest taki kolejny etap otwarcia się na wyższą jaźń, która tak naprawdę dopiero w połączeniu z tym sercem staje się naszym prawdziwym przewodnikiem. Do takich wniosków dochodzę. Czyli ta nasza wyższa świadomość, która w przeciwieństwie do serca i umysłu widzi z lotu ptaka. Widzi jeszcze więcej, widzi całość, widzi i umysł, i widzi serce, i widzi wszystko. Można sobie to łatwo wyobrazić, wyobrażając sobie właśnie, że ten trzeci aspekt wyższej jaźni widzi po prostu z lotu ptaka, jak sama nazwa wskazuje, jest wyższy. A serce ma taką naturę, że serce jest otwarte. Serce jest otwarte na wszelkie możliwości. Serce wszystko pomieści. Ono we wszystko ufa, we wszystkim pokłada nadzieję. Jak po prostu w swojej naturze jest otwarte. Mieści całą miłość wszechświata i wszystko, wszystko. Jest w stanie przyjąć wszystko. I cień, i światło, i brudne, i czyste, i ciemne, i jasne. Ono wszystko wchłonie, bo ono jest otwarte na wszystko. I przez to jest piękne w tej swojej otwartości, ale też właśnie niewinne. I właśnie tak jak w Biblii jest też powiedziane, że we wszystkim pokłada nadzieję, ta miłość. Ale dlaczego jest powiedziane, tak sobie o tym myślę, dlaczego jest powiedziane, że serce może być zwodnicze? Może właśnie dlatego, że ono nie widzi tego całego obrazu, który widzi nasza wyższa jaźń. Bo myślę sobie, że właśnie wyższa jaźń, czyli ten nasz aspekt widzący z lotu ptaka, ono jest jakby w stanie rozpoznać, ona jest w stanie rozpoznać całość, czyli pobudki na przykład ludzi, potencjał pewnych wydarzeń, jak gdyby widzi przez pryzmat wszystkiego. W tej swojej nieograniczoności widzi na przykład pobudki związane z pewnymi programami, widzi pobudki serca, prawdziwe intencje, jak to powiedzieć. I czasami myślę, że tutaj kluczowym słowem jest intuicja, która właśnie jest połączeniem z tym wyższym aspektem nas, widzącym z góry. Nasza świadomość i intuicja, te słowa są tutaj jakby kluczem. Intuicja to jest taki podszept wyższej jaźni, napływający przez nasze serce, do naszego umysłu. Nie wiemy skąd to przychodzi, ale przychodzi to tak naprawdę z góry. I powiem wam na przykładzie. Kiedy na przykład, jako przykład to podam, że poznajemy jakiegoś człowieka, i nagle ni stąd, ni zowąd pojawia nam się taki impuls mówiący, co będzie, generalnie jaki jest potencjał tego wydarzenia, tej relacji, czy tego w ogóle miejsca, znaczy tego doświadczenia. I czasami to są rzeczy dobre, a czasami to są właśnie takie potrzebne, w zasadzie nie, uważaj, coś tu nie gra. I tam to nie jest konkretne, to jest takie rozmyte, to jest po prostu przeczucie albo pozytywne, albo zabarwione jakimś ostrzeżeniem. My to po prostu czujemy, nie umiemy tego często nazwać słowami, ale czujemy. I powiem wam, że do mnie to przychodziło często w konkretach, dosłownie, na przykład co się wydarzy, w paru słowach, ale w konkretach. I ja właściwie temu nie ufałam, ja to lekceważyłam, myślałam sobie, to umysł może mi tutaj jakieś myśli podsyła z lęku, bla, bla, bla. Ale ja wiem, że to nie był umysł. I wiem też, że to nie było serce.
przez serce i przez umysł to przeszło, ale to było jeszcze z innej przestrzeni i tą przestrzenią była właśnie wyższa jaźń, która widzi z lotu ptaka i łącząc wszystkie aspekty jest w stanie powiedzieć ci, jakby pokazać ci drogę. Bo serce bardzo często jest ochocze, serce we wszystko wierzy i serce w tej swojej otwartości potrafi po prostu kochać, ono po to jest. Ale to płynie jakby z wyższej jaźni, poprzez serce, czyli odczucie i wyświetla się, że tak powiem, na telebimie naszego umysłu, który nam mówi to i to i to. Albo temu ufamy, albo nie. Nie ufamy, bo nie byliśmy nauczeni temu ufać. Nigdy nie byliśmy uczeni, żeby temu ufać. A to są właśnie drzwi do naszego boskiego, wyższego aspektu, czyli tej wyższej świadomości, która jest tak naprawdę nami. Czyli jakby jest to wyjście jeszcze dalej poza poszlaki umysłu i poza szlaki serca. Na tym tak to tutaj zostawię do przemyślenia dla Was, do odczucia dla mnie, co dalej z tym fantem zrobić, ale mówię o tym, co płynie. Miłego dnia.